Cześć. Apostoł Paweł powiedział na przykładzie Abrahama, co to znaczy błogosławieństwo. I teraz ja kontynuuję poprzedni odcinek, w którym powiedziałem, że to, jak Abraham był błogosławiony i jeśli my będziemy wstępować w jego ślady, to te same błogosławieństwa towarzyszą nam, wierzącym. I co mnie zdziwiło i dziwi non-stop, nie myślcie, że jestem taki po prostu niedouczony, że o, dopiero teraz odkrył te rzeczy, niektórzy będą zbulwersowani, że dopiero o tym może mówię, ale kiedy ja się nawróciłem, to dla mnie Bóg był po prostu radością mojego życia. Sama Jego obecność dawała tyle radochy, że ja nie myślałem ani o zdrowiu, ani o bogactwach, ani o niczym. Sam Bóg był dla mnie moim bogactwem. I kiedy studiując Abrahama, zobaczyłem, że Abraham był najpierw błogosławiony mocno i potężnie w sposób finansowy, później jego żona w sposób zdrowotny i tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, te dwa błogosławieństwa to było odwrócenie tego, co Adam i Ewa otrzymali przekleństwo. Bóle porodowe dla kobiet, czyli ogólnie niedomagania, choroby i ciężary takie związane ze zdrowiem, a Adam w pocie czoła zdobywa pożywienie, czyli pracuje dla miski ryżu przysłowiowej i to wszystko, tak? I jednocześnie przychodzi śmierć, a jakby pośrednikiem śmierci są choroby, niedomagania, więc nagle Bóg, a Bóg to wszystko jakby odwraca w przypadku Abrama i daje mu bogactwo, daje mu doskonałe zdrowie. I dla mnie to jakby, dla mojego takiego duchowego pojmowania to się kłóciło. Ja pomyślałem, no ja już sam fakt, że Bóg mnie błogosławi swoją obecnością, miłością, już jest wystarczający. Ale Biblia wprost mówi, że to jest błogosławieństwo Abrahama. I co ciekawe, Abraham najpierw został błogosławiony, a później zaczął, i to dosyć dużo, dużo później, zaczął służyć. Czyli na przykładzie Abrahama widzimy, że Bóg błogosławi mocno, błogosławi, 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 nic nie każe oddawać i dopiero później człowiek może i zaczyna służyć tak jak Abraham. Zobaczmy teraz w przypadku Abrahama w 14 rozdziale jest opisane, jak Abram idzie na wojnę za swojego bratanka. Nie poszedł na wojnę, bo była wojna, tylko dlatego, żeby uwolnić swojego bratanka Lota, który żył w Sodomie, mieszkał. I jakby chcąc, nie chcąc, Abram, żeby ocalić swojego bratanka w wojnie przeciwko królowi Kedorlaomerowi, taka trudna nazwa, został jakby partnerem sodomitów na jakiś moment, tak? I zaczął z nim walczyć i później zdobył zwycięstwo. Zmęczony po wojnie, zawsze jako zmęczony po wojnie wraca po zwycięstwie do domu ze wszystkimi dobytkiem i ze swoim bratankiem Lotem. I werset 17, czyli rodzaju 14-17, mówi tak. Gdy wracał po zwycięstwie nad Kedor Laomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Bardzo interesujący moment, ponieważ człowiek, kiedy jest zmęczony, to potrafi przyjmować niewłaściwe decyzje, niewłaściwą pomoc z niewłaściwej strony. Tutaj w zmęczeniu, w stresie, na adrenalinie wychodzi Abram taki był, wychodzi król Sodomy, o którym wcześniej jest napisane, że był bardzo jakby złym i wszyscy mieszkańcy Sodomy byli źli i później właśnie zostali zniszczeni. I mogło jakby troszeczkę skończyć się źle z Abramem, gdyby te przymierze powstały. Natomiast 18 werset pokazuje, jak Bóg się wtrąca. Jest napisane, Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on
kapłanem Boga Najwyższego. Jakby Bóg wysyła swojego wysłannika Melchisedeka. Według listu do Hebrajczyków my możemy zrobić wniosek, że Melchisedek to był Jezus, posłany jeszcze, prawda, nie wcielony, ale jako Bóg objawił się. Mógł się objawić, jakby wprost, aż tak wprost nie jest powiedziane, ale można śmiało wnioskować, bo samo słowo Melchisedek to jest Melek, to jest król, Sedek, Cadek to jest po hebrajsku święty, Salem, Szalom to jest pokój, czyli król pokoju, święty, święty król pokoju, tak można przetłumaczyć, wyszedł na spotkanie z Abramem i w 19 I wyniósł co? Chleb i wino, czyli obraz przymierza, obraz tego, co Jezus przyniósł. Więc posila od razu, bo my wiemy, że ciało Jezusa posila nas. I tutaj nie tylko chodzi o chleb i wino, my wiemy, że Słowo Boże jest też ciałem, ale tutaj bardzo wyraźnie jest odniesienie do ostatniej wieczerzy. Więc Abram jest posilony. 19 werset. Melchizedek błogosławił mu. Mówi, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wypowiada błogosławieństwo, które umacnia Abrama. 20 werset. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięciny ze wszystkiego. Bardzo interesujący moment, że Abram w odpowiedzi błogosławi Melchisedeka dziesięciną ze wszystkiego. Zanim o tym coś powiem, pokażę taką ważną myśl, że często w kościołach usłyszymy nauczanie, chcesz prosperować, chcesz mieć wszystko, że nie brakowało ci na nic, żeby wszystko mieć, to służ Bogu swoimi finansami. Natomiast jeśli tutaj zobaczymy po kolei, jak było z Abramem, to Abram został wzbogacony dużo, dużo wcześniej, jeszcze w Egipcie, kiedy nieciekawe interesy prowadził z żoną, to co mówiłem w poprzednim odcinku. I był długo przy finansach. Długo był przy finansach i dopiero jak Melchisedek go błogosławi, wzmacnia, Abram daje mu dziesięciny, czyli służy mu. I to jest też taka pokazana duchowa ścieżka. Bóg karmi ciebie i wzbogaca ciebie nie dlatego, że ty coś zrobiłeś, a dlatego, że ty wierzysz w Boga. Więc ja wierzę na podstawie błogosławieństwa Abrahama, że jeśli ktoś jest wierzącym w Jezusa Chrystusa, wierzy w doskonałą ofiarę Jezusa, o której cały czas mówię w tych programach, to w tym samym momencie Bóg będzie cię błogosławił też finansowo i jakby w dodatku, na dodatek, bez szczególnych twoich zabiegów. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz siedzisz, nic nie robisz, nie pracujesz i mówisz, że Bóg mnie pobłogosławi i jakoś czekasz, że skądś spadną ci pieniądze. Tylko tutaj tak naprawdę jest obietnica błogosławieństwa dla wierzących. I nie jest obietnica błogosławieństwa dla wierzących i leniwych, tylko zwyczajnych wierzących, którzy zwyczajnie żyli. I Abram też, żeby zdobywać swój majątek, na przykład jeśli była posłucha w ziemi, to wychodził z tej ziemi, szedł do tej ziemi, gdzie lepiej wszystko rodziło i w ten sposób też się wzbogacał. Aczkolwiek pierwszy milion zarobił w sposób wyjątkowy, niezależnie od tego, czy była susza, czy nie. O tym już mówiłem. Więc oto on daje dziesięciny, służy Bogu. Służy Bogu z tego mienia, które otrzymał. I tutaj, jak jest z ludźmi łaski? Jeśli ty jesteś człowiekiem łaski, ty jesteś napełniony non-stop łaską, ty będziesz chciał Bogu służyć pieniędzmi. I Bóg tutaj na ziemi nie ma pieniędzy oprócz naszych pieniędzy wierzących. Tak? I jeśli my chcemy na przykład coś robić dla Boga w dzisiejszych czasach bez pieniędzy, nawet w czasach apostoła Pawła było trudno cokolwiek robić. Jedna podróż, powiedzmy, z Jerozolimy do Rzymu, to były w przeliczeniu nawet dziesiątki tysięcy złotych tak naprawdę, bo to była podróż
długie miesiące, tak? Spróbuj podróżować przez kilka miesięcy, sobie policz mniej więcej, ile to kosztuje dzisiaj. I ja myślę, że w tamtych czasach to było nie, wcale nie dużo, dużo mniej. Więc kilkamiesięczna podróż to dzisiaj to jest niewyobrażalny luksus. Wszystko zostawić i podróżować od hostelu do hostelu, od hotelu do hotelu, z miejsca na miejsce, codziennie jeść, żeby niemal po pół roku czasami, bo gdzieś tam trzeba przezimować na Malcie na przykład, docierał do punktu, dokąd chciał i tam głosił Ewangelię. Więc my, ludzie łaski, kiedy jesteśmy napełniani łaską, my będziemy chcieli dawać. I to jest jeden z takich momentów, gdzie Abram służy i w twoim życiu też, w życiu każdego człowieka, kto poznał łaskę, poznał Jezusa Chrystusa, przyjdzie moment, że ty będziesz służył, będziesz chciał też dawać na Boże dzieło. I co to znaczy dziesięcina ze wszystkiego? To nie znaczy, że Abram po prostu wyjął portfel, zobaczył, ile tam ma pieniędzy i dał. Tam, mam 100 zł akurat, to Melchizedek, proszę, dziesiątkę. Tylko zawołał sługi i powiedział, tak, ty pójdź, zobacz tam wszystkie srebrne, złote sztuczce i z każdej dziesiątki po jednym oddaj. Tak Abram zobaczył jakby możliwość dania, że on może dać na miarę jakby boską, tak, boskie osobie daje na miarę boską. Dzisiaj w Nowym Testamencie, pod łaską, to jest taki tylko przykład, gdzie jest granica, albo dla jednych to może być granica, że to maks, co gotów poświęcić Bogu, dla kogoś to jest dopiero punkt startowy, dla kogoś to może być jeszcze inaczej, bo Bogu chodzi o ochotne serce, prawda? I teraz moje głoszenie dzisiaj nie jest o tym dziesięcina czy nie dziesięcina, tylko moje głoszenie jest o tym, że najpierw Bóg ciebie błogosławi, niezależnie od tego, co ty możesz dać lub nie, zrobić lub nie, i On będzie cię błogosławił tak dużo i tak długo, aż w pewnym momencie ty z tej wdzięczności też zaczniesz służyć. No to jest moje przesłanie, o którym chcę powiedzieć, tak, i o którym mówię teraz. Więc i teraz 21 werset. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. I ciekawe, król Sodomy nie chce pieniędzy. Oczywiście my tutaj rozumiemy, tutaj jest typologia, posłuchajcie, dwa odcinki wcześniej mówiłem temat typologia. I według typologii biblijnej to król Sodomy to jest reprezentuje szatana i on pokazuje, na czym szatanowi zależy. Czy szatan potrzebuje pieniędzy? Nie. Duchowa istota nie potrzebuje jakby złota. Duchowa istota potrzebuje ludzi, więc sięga po ludzi. I dla nas wierzących i chodzących pod łaską ludzie, człowiek powinien być największym skarbem. 22 werset. Lecz Adam odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. I teraz Abram, który bardzo kocha Boga, służy Bogu, walczy o to, żeby nie zostać jakby posądzonym o to, że ktoś oprócz Boga, a zwłaszcza król Sodomy uczestniczy w wzbogacaniu Abrama, czyli świadomość tego, że to Bóg jest dawcą, że to Bóg błogosławi, była w Abrama potężna. Teraz przypomnijcie sobie moment, kiedy Abram składa w ofierze Izaaka. Dopiero w Nowym Testamencie jest wytłumaczone, co pchnęło Abrama. On tak wierzył, że w Boga, wierzył, że Bóg wskrzesi z umarłych, że Bóg jest dawcą, że to on nie szedł na... On szedł pełen wiary, że ta śmierć będzie jakby przejściowa, że to będzie chwilowa śmierć. I aczkolwiek musiał podjąć tę decyzję, więc
podnosi rękę na Izaaka i nagle Bóg go zatrzymuje i mówi: zobacz, tam jest w krzakach baran, przynieś, weź go i to zwierzę złóż w ofierze. I teraz przykład Adama pokazuje, że wiara zaczyna jest wiarą w tym momencie, kiedy umiemy przyjmować. Umiesz przyjmować, jesteś wierzącą osobą. To my przyjmujemy od Boga, to my przyjmujemy dobrodziejstwo ofiary, to my przyjmujemy dobrodziejstwo krzyża, my przyjmujemy łaskę. A Abraham przyjmował łaskę, przyjmował bogactwo, przyjmował powodzenie, przyjmował zdrowie, po prostu. Oczywiście nie wyglądało to takie jakby takie słodkie, takie doskonałe. I tak samo może być z nami, że my możemy mieć raz tak, różne jakby sytuacje, różne huśtawki przeżywamy, powiedzmy załamania, takie nieraz niektórzy ludzie przeżywają różne załamania i podłamania w wierze. I 24 werset. Abraham mówi: nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, a Nerowi, Eszkolowi i Mamremu, niech oni wezmą swój dział. I 15 rozdział, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Abraham dzieli się z Melchisedekiem, prawda, częścią swojego dobytku. Też konfrontuje króla Sodomy. Nie chce być z nim w żadnej konitywie, w żadnej bliskości, w żadnym partnerstwie. Co, wiecie co, często to też jest trudne. Kiedy wokół jest tyle wrogów, kiedy wokół jest tyle sytuacji różnych, po raz pierwszy opisane jest, że Abraham dzieli się, oddaje część dobytku, błogosławi, służy swoimi finansami. Widocznie w nim był jakiś rodzaj strachu, ale potem jak Abraham dał, najpierw się posilił, a krew i wino, przepraszam, chleb i wino, symbol posilenia się, błogosławieństwa, działa w ten sposób. On został napełniony błogosławieństwem w tej mocy, dał, a później możliwe, że miał jakieś zwątpienia, zwykły człowiek, i my wiemy, że dużo wątpliwości później zdarzało się w życiu Abrama. I Bóg przychodzi i mówi do niego: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Bóg obiecuje Abramowi, że będzie tarczą, czyli sam Bóg, w momencie kiedy Abram posilił się, posłużył swoimi pieniędzmi, Bóg mówi: będę twoją tarczą, czyli Bóg osobiście zamierza ciebie chronić i być po twojej stronie. Więc zobaczcie, jaka tu jest, maluje się piękny obraz. Jest błogosławieństwo. Później, kiedy jest jakby taki przesyt błogosławieństwa, że aż Abraham chce dać, chce służyć, możliwe, że później Abraham przeżywa jakieś rozterki, bo nieprzypadkowo Bóg od razu po tych wydarzeniach mówi: nie bój się, Abramie. Widocznie był ten gdzieś strach i lęk, i Bóg obiecuje: będę twoją tarczą. Jakby taka droga wierzących, taka droga jest w błogosławieństwie Abrama. I bym wam jeszcze przeczytał z Ewangelii Jana, 6 rozdział, 53 werset do 56. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I de facto to jest to, co zrobił Melchisedek. Przyniósł wino i chleb, o którym Jezus powiedział: to jest ciało moje, które jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim.
Abram musiał przeżyć i musiał doświadczyć to, że Bóg mieszka w nim. I później Bóg powiedział, jestem twoją tarczą. Tak jakby tarcza to jest coś, co jakby jest przy ciele, co jest przy tobie, co ciebie chroni. Bóg zaczyna być w tobie i chroni ciebie, niezależnie od tego, co przeżywasz, w jakiej sytuacji jesteś. I tu jakby przy okazji dodam, że widzimy, jaka jest też moc, ta symbolika krwi i ciała. To nie jest tylko symbolika. Melchisedek pokrzepia Abrama i na tyle to działa, na tyle to wzmacnia Abrama, że Abram natychmiast zaczyna służyć. Czyli proponuję wam od czasu do czasu, jak czujesz, że jesteś zbyt zmęczony, zbyt załamany, weź chleb, weź wino, pomódl się, podziękuj Bogu i spożyj to. Dlatego my w kościele mamy regularnie, prawda, co niedzielę, jak spotykamy się, mamy wieczerzę pańską, w której spożywamy chleb i wino, ciało i krew, w duchowy sposób spożywamy ciało i krew Jezusa i Jezus nas umacnia na tyle, że my później możemy służyć Bogu, służyć swoim czasem, swoim wysiłkiem, swoimi pieniędzmi. I kiedy my zaczynamy Mu służyć, Bóg ciebie błogosławi. Błogosławi, mówiąc, jestem tarczą. W dodatku ta służba w przypadku Abrama była dosyć taka specyficzna, bo polegała na dawaniu materialnych bogactw na rzecz Boga, Melchisedekowi, tak? Czyli w momencie, kiedy my zarabiamy, kiedy Bóg nas błogosławi i my dajemy z tego, co zarabiamy, powstaje jakaś szczególna więź. Ale jeszcze raz powtarzam, zwróć uwagę na to, że Bóg najpierw błogosławi, daje bezwarunkowo i nie daje i nie oczekuje niczego w zamian. Tylko im bardziej jesteś posielony, tym bardziej chcesz służyć tym, co dostajesz. Błogosławię was w imieniu Jezusa.